Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w nowej serii na kanale w historii bariery, czyli kolejnej modyfikacji do Gothica 1, moi drodzy. Modyfikacja również nie ma dubbingu, także również będę musiała czytać. No i co ja wam mogę powiedzieć? Podoba mi się to, jak bardzo ładnie przyjęła się modyfikacja poprzednia. I miejmy nadzieję, że ta przyjmie się równie dobrze, bo no, goticzek jest oczywiście bardzo fajny, przynajmniej ja tak sądzę. Dobra, weźmiemy sobie nową grę. Ja mam zapisy, nie przejmujcie się tymi zapisami, bo testowałam sobie grę, jak ona działa i tak dalej, ale omijałam wszystkie dialogi. Także lecimy z nową grą. I tak, filmiku wprowadzającego tak naprawdę nie ma. To jest filmik z Gothica 1. I Torus, tutaj jesteś. Jesteś tym kopaczem, który ma dostarczyć rudę do obozu w tym miesiącu? Tak, oto ja. Jak cię zwą? Wayne, ale mów mi po prostu brudny kopaczu. Już cię lubię. To akurat nie dziwne, każdy mnie tu lubi. Uważaj, co mówisz. Niektórym strażnikom może się nie spodobać, w jaki sposób do nich rozmawiasz. Jestem taki na co dzień, wybacz. Ach, przejdźmy do konkretów. To jest stary obóz, tu jest twój dom, a w kopalni jest twoja praca. Wydobywasz rudę 2 dni pod rząd i wracasz tu. Masz wolne 3 dni. I tak w kółko. Czyli teraz mam wolne. Tak, masz wolne. Hurra, holiday! Ale mam dla ciebie małą... Tak, wiem, propozycję. Słyszałem to już w Gothicu. Wow. Grałeś w tę grę? Nieźle, chłopcze. Kto by w to nie grał? Best game na rynku. Teraz Arkania wyszła. Podobno Bezi jest tam królem. O Boże. Brawo, czytałem to już w recenzji na YouTube. Dobry jesteś. Dobra, Gothic na bok, pogadamy w prawdziwym życiu. Pogadajmy w prawdziwym życiu. Masz tę rudę ze sobą? Tak, tylko idiota mógłby zgubić tyle rudy. W takim razie mam dla ciebie tajne zadanie. Handluję rudą z magami z nowego obozu. Ale dzisiaj nie mogę opuścić posterunku. Udaj się do magów i daj im te 100 bryłek. Powiedz, że ja cię przysłałem. Odbierz towary i wracaj. Co ja będę z tego miał? Blowjoba, jeżeli dobrze się spiszesz. Brzmi nieźle, ale nie macie tu żadnych pań, prawda? Nie. Także blowjob mi wystarczy. Zasuwaj do New Campa, ale już. O Boże. Podoba mi się to, jak modyfikacja przebija po prostu czwartą ścianę. To się chyba nigdy nie skończy. Po prostu, no naprawdę, nie spodziewałam się czegoś takiego. To nie mój problem. Także jest bardzo fajnie. Jak tam nasze statystyki? Mamy 15 punktów nauki, mamy 5 poziom, jesteśmy kopaczem. 25 siły, 15 zręczności, 5 many, 100 punktów życia. Widzę, że w broni jesteśmy w ogóle nikim. Ochrona jakaś tam jest, skradać nie umiemy, akrobatyka też nie, otwieranie zamków, raczej to takie podstawowe. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? O co tu chodzi? Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. To cię będzie... Nieważne. Nie. W takim razie... Dobra, bo ten gościu jest popsiuty, już wychodzę. Już mnie nie ma. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co tutaj... Dobra, widzę pierwszego przeciwnika naszego. Pana ścierwojada. Także... A, wyszłam z tego. Nie chciałam. Dobra. Nadpisujemy się tutaj. Drugą literą się będę zapisywać oczywiście, bo już raz odpaliłam modyfikację. Zanim pójdziemy na tego ścierwojada, to tutaj powinny być jeszcze kretoszczury. I oczywiście są. Widzę, że nawet bardzo ładnie je klepiemy. Mamy sporo damage'u. I nawet mi nie robią za dużo. Ciekawa sprawa. Kielniczek, prawda, tutaj zbieraneczko wszystkiego. Coś tu jeszcze mamy? Nie za bardzo.
czyli widzę, że naprawdę będzie nam tutaj ciężko zginąć, bo jesteśmy, można powiedzieć, takimi nawet koksami praktycznie, no. Kretoszczur i... Co ty, ścierwojadzie, robisz? Dziwnie takie wymachiwanie robiłeś. Z tego, co widzę, to jakoś bardzo nie tracimy życia. To dobrze. Podoba mi się to. Także lecimy. Czy tutaj jeszcze jakiś ścierwojad po drodze, cokolwiek? Chyba nie było żadnych roślinek, no nie? Tam jest ścierwojad, ale nie będę teraz specjalnie do niego szła. Skoro gra nas kieruje do nowego obozu, to pójdziemy do nowego obozu. Orkowe ziele. To zbierzemy sobie ładnie, pięknie oczywiście. Tutaj coś mamy? Nie. No to pan ścierwojad. Cześć! Dobra, ubity. Troszeczkę mnie poklepały, ale jak weźmiemy mięsko, to już mamy zregenerowane życie, także w porządku. Tutaj mam nadzieję, że nie braknie mi potionów, tak jak w Ciemnościach Gordota, ani żadnego jedzenia, ani nic w tym stylu, bo jeżeli tak, to będzie mi bardzo przykro. Tu jest jakiś gościu, podejrzewam, że musimy z nim zagadać, ale zanim to zrobię, to pozbieram sobie jagódki. Cześć, Philips. Fajna nazwa. Hej ty, do mnie mówisz? Nie, do twojej starej, o Boże. Jest też do ciebie. Nie obrażaj mojej matki. Weź przestań być taki zabawny. Moda psujesz. Raczej go ulepszam, ale dobra, czego chcesz. Co? Nie chciałbyś przyłączyć się do nas, do uciekinierów? Nie musimy pracować. Oddzieliliśmy się od wszystkich obozów i założyliśmy nowy, na naszym czele stoją magowie ziemi. Magowie ziemi? Tak, rozbiliśmy mały obóz niedaleko stąd. Boże, ortografia. Powinieneś się tam udać. Jest tam również sporo kopaczy. Powinieneś się tam udać. Jeszcze raz. Tam widzę goblina. Okej. Co wy tu robicie? Magowie odkryli tam świątynię. Kiedy ostatni jeden mag wyszedł na zewnątrz, to powiedział, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Okej. Magowie próbują rozwikłać tą sprawę. Jak dostanę się do obozu? Prosto, idź ścieżką, która jest za mną. Czyli tą po lewo. Tylko uważaj, niedaleko tam są zębacze. No tak są. I tak nie wejdziesz do obozu. Aha. Co? Podobno potrzebujecie ludzi. Tak, ale wpuszczamy tylko zaufane osoby. Dlatego musisz wykazać się za obozem. Okej. Na tej ścieżce, niedługo przed obozem, znajdziesz moich kompanów. Pogadaj z nimi, tylko oni mogą pozwolić, byś wszedł do środka. Życzę ci powodzenia, ach, i miłego nowego życia. Dobra, fajnie, pan Philips. Idziemy najpierw tutaj. Skoro gra nas prowadzi, żebyśmy tutaj poszli, tak troszeczkę zajączkę, bo zadań nie mamy, tak więc musimy się troszeczkę domyślać. Stary miecz, to się może przydać, mogę go pewnie założyć, no nie? Mogę, jest zdecydowanie lepszy, także... Tutaj... O nie, wziąłem nową grę. Fucken. Chciałam zrobić zapis. Wczytaj się. Dobra. Na szczęście się nie zapisałam daleko. Wiecie, chciałam zrobić zapis po zmianie broni, a przez przypadek sobie wczytałam nową grę. Bo tutaj będą zębacze, a ja bym jakoś bardzo nie chciała z nimi mieć większej konfrontacji. Tam jeszcze jakieś itemy. Kubek. Kilof. Może się to przydać. Zobaczymy. Dobra, widzę panów... O, one szybko łapią agro. Za szybko łapią agro. Nie podoba mi się to, bo już jeden postanowił, że chyba mi odgryzie tyłek. Dobra, poskaczemy trochę. Proszę się na mnie nie rzucać. Okej, tutaj są jacyś ludzie. Bestia, masz skrzynkę. Obrazisz się, jak sobie ją otworzę, czy nie? Bo jeżeli nie, to ja sobie ją otworzę i sobie wezmę z niej itemy. Dobra, nie macie focha, to ja to zabieram. Fajnie, fajnie, fajnie. Coś jeszcze tu jest ciekawego? Owen i Ricky. Dobra, może zacznijmy od rozmowy z bestią w takim razie. Czy mogę wejść do waszego obozu? Tylko jeżeli coś dla mnie zrobisz.
czyli co masz na myśli? Muszę zobaczyć, czy potrafisz walczyć. Oj. Zabij jednego z członków starego obozu. Co? Najlepiej będzie, jeżeli zabijesz Kawalorna. Co? No to spróbuję, wyruszam. Powodzenia. Okej, mam zabić sobie Kawalorna. Dobrze, fajnie. Pan Owen, co mi pan powie? Chciałbym się dostać do waszego obozu. Mam nową umiejętność. No dobra, dam ci szansę. Na tym wzgórzu stoi wieża. Chciałbym, abyś się tam udał i przyniósł wszystko, co znajdziesz. No dobrze, wygląda na to, że nie mam wyboru. Tylko się pospiesz. Dobra, nauczyliśmy się otwierać zamki. Mamy dwa zadania. Dowód siły i opuszczona wieża. Fajnie. No i Ricky. Chciałbym się dostać do obozu. Masz coś przeciwko temu? Przydałby się nam nowy człowiek. Dobra, dam ci szansę przyłączenia się do nas. Teraz słuchaj, bo nie będę się powtarzał. W starym obozie jest człowiek imieniem Fisk. Zamówiłam u niego pewien miecz. Chciałbym, byś poszedł do niego i go odebrał. Tylko powiedz, że ja cię przysłałem. W porządku, to będzie bułeczka z masełkiem. Oczywiście oczekuję miecza jak najszybciej. A co z tym jeszcze? Dobra, to polecimy najpierw chyba do Fiska, mi się wydaje. O Boże. Co do dostawy, odebrałeś miecz? Jeszcze nie. Dobra, czyli to tak działa. Dobra, lecimy w takim razie. Tylko kurde, wkurzamy to, że muszę się przez te zębacze przyciskać. Bo to nie jest okej. Fuck! One mnie zeżrą. Kurwa, biegaj gościu, biegnij. Fuck, nie, gościu, pomóż mi, bo mi odgryzie dupę. Fuck, no, dajcie mi spokój. Ja czułam, że te zębacze to jest zły pomysł, a tamten gościu nawet mi nie pomógł. Co za łajza. Aha, on ucieka. Dobra, to fajnie. W ogóle tam się zaciął, gratuluję ci. O nie, teraz te zębacze tam będą łazić. Ciekawe, jak ja będę sobie radzić ze wszystkim. Chyba, że jak pójdziemy się przespać, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że one po prostu wrócą na swoje miejsce, bo tak to działa. Tylko pytanie, czy możemy iść spać, czy nam się nie oberwie za ten miecz. Na przykład, to po pierwsze. A po drugie, może być problem... Okej, ten strażnik już mnie nawet nie zatrzymuje. Fajnie. Od co? To nie mój problem. Od razu wiedziałem, że będą. Dobra, spróbujemy tak przejść, żeby mnie ani bladu nie złapał, a to mogę iść dołem. Cześć, zły. Dobra, lecimy dołem, bo na dole jest Fisk. Ludzie zawsze gadają, zapewne masz. No i zobaczymy. W tej historii musi być. Tu jest Świstak, a Fisk jest kawałek dalej. Mamy od niego wziąć miecz, tak? Ale co z tym mieczem dokładnie? Okej, okay. Polecił mi po prostu odebrać, dobra. No to Fisk powinien mi go dać za darmo, mi się coś tak wydaje. Witaj! No cześć. Mam odebrać miecz. A dla kogo ma być ten miecz? Przysłał mnie Ricky, to on zamówił u ciebie miecz. Pogadajmy lepiej o czymś, że będą kłopoty. A, w takim razie proszę, oto on. Dzięki. Dobra, poszło szybciej niż myślałam. I teraz tak, może nie będę szła w spanie na razie. Tylko sobie zrobimy zapis i pójdziemy. Po prostu. I no, trzeba będzie uważać na te zębacze. Musimy zabić Kawalorna w ogóle. Super, ciekawy quest. Nie spodziewałam się czegoś takiego. No może damy radę pobić Kawalorna. Nie będę. Gorzej, jeżeli Kawalorn uzna, że...
może. Musisz uważać na to, co mówisz. Nie stanie ze mną do walki, tylko na przykład ucieknie, bo ten zębacz tam dojdzie. I jeszcze mamy tą skrzynkę do otworzenia. Dobra, ta skrzynka to jest tam najbliżej tego obozu. Tylko kurczę, jakby przejść obok tych zębaczy? One są bardzo agresywne. Także no. Dobra, gościu wrócił na swoje miejsce prawdopodobnie i zębacz też. Bo się dość daleko oddaliłam. Ale to jednak nadal nie zmienia faktu, że będzie ciężko. Bo z zębaczami nie mam zamiaru się bić, bo to jest samobójstwo chwilowo. Dobra, gościu z powrotem stoi tam, gdzie stał. Na razie z tymi goblinami się nie będę biła, bo one są też takie troszeczkę zbagowane. I ostatnio muszę wam powiedzieć, że jak tutaj próbowałam sobie odtworzyć właśnie Gothica... Kurde, drzewo mnie zablokowało. Jak próbowałam właśnie odpalić te modyfikacje, to ja sobie tutaj chciałam poekspić na tych goblinach i na tym wszystkim. Tylko szkoda, że Kavalor wtedy uznał, że zacznie po prostu uciekać. Także no ja bym wolała tego jednak nie robić. Miecz strachu, skąd ja to wzięłam? A, bo to jest ten miecz dla tego gościa. Dobra, to ja chwilowo może sobie poużywam tego miecza. Myślę, że się nie obrazi. Mam taką nadzieję. Zrobimy sobie jeszcze jeden zapis. I idziemy. Ten goblin musi niestety na razie odejść w zapomnienie. Pewnie z Kavalornem mam nie zaczynać rozmawiać w ogóle. Dobra, zanim sobie zabiję Kavalorna, to tutaj mamy kretoszczury. Już mi zdążył uzjabać jakiś. Ale jest okej. Tutaj roślineczka. Tu jeszcze jedna roślina lecznicza, to się przyda. I tutaj możemy się dostać w ogóle do magazynu chyba. Aha, czyli, ale musimy wziąć klucz ze skrzyni Kavalorna. To za chwilę. Nadpisałam sobie save'a z początku odcinka. Trudno się mówi. Najwyżej i tak wtedy będę musiała zacząć nową grę. Cześć, Kavalorn. Za Gomeza! Dobra, bo to mamy normalny dialog. Okej, to było prostsze niż myślałam. Kavalorn jest chyba zepsuty. Dobra, mamy to. Goście miał 200 bryłek przy sobie. Czy ja mu teraz zabiorę wszystko, co on ma dosłownie przy sobie? Tak. Weźmiemy, bo on miał jakiś tam miecz fajny. Moglibyśmy sobie to wziąć. Tutaj ze skrzynki weźmiemy sobie to, bo będziemy mieli klucz do magazynu. Także zróbmy to. Widzę, że już się wzbogaciliśmy na początku tak naprawdę modyfikacji. Dobra, patrzyłam jeszcze na czas odcinka. To jeszcze sobie sprawdźmy tą broń. No chłopski miecz jest lepszy. No, musimy go teraz założyć chwilowo, bo tamtym mieczem to nic nie zdziałamy. Dobra, jakiś łuk też sobie za chwilę założymy. Tylko najpierw pozbieram sobie te rzeczy. Zwój, piwo, fajnie. Nie pamiętam, jakie były kody do skrzynek. Ta chyba jest normalnie do otwierania. Tak. A ta była jakaś prosta chyba. Chyba prawo, lewo albo lewo, prawo. Coś mi się tak... Tak, lewo, prawo. Ile ja mam teraz wytrychów? 3 mam wytrychy. Dobra, to wczytamy sobie grę. Lewo, prawo, tak. Tak, lewo, prawo. Wiecie, nie chcę marnować, bo mamy na razie za mało wytrychów, żebym marnowała. Lewo, prawo. I tutaj sobie też zbieramy. A może ten miecz? No, niewykończony miecz jest lepszy. Od chłopskiego miecza. Super. Także jesteśmy ustawieni chwilowo. No i zostanie nam jeszcze skrzynka na górze do otworzenia. To do tej skrzynki chyba... A, bo tu jeszcze goblin jest. Jeden i drugi. Cześć.
Super. Tak troszeczkę się zbagowałeś, bo nawet nie zauważyłeś, że ktoś cię bije. Dobra, tam na razie nie idziemy. Chwilowo zajmujemy się pójściem do nowego obozu, który tutaj powstał w kolonii. A nie do tamtego. Dobra, bo ja potrzebuję wejść jeszcze tutaj na górę, zanim pójdę. Może te zębacze się zbagują i też dadzą mi spokój. Albo później po prostu się tam zesuniemy na dół. Tak też możemy zrobić. Pójdziemy sobie tutaj, prawda? Pięknie. Tam się zębacze będą bagować, one pewnie zaczną biegać tam w kółko bez sensu. A my nawet będziemy mogli je ominąć w ten sposób, bardzo fajnie. Dobra, to jest otwarte i tutaj jest chyba skrzynia w środku. Tak jest, tutaj jest skrzynia w środku. Po pierwsze nie pamiętam do niej kod, a po drugie kod może być zmieniony, także no. Tak, nie otworzymy oczywiście. Lewo, nie. Prawo, o. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, naprawdę? Ja łamałam wytrychy. Dobra, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Wytrych, wyszczerbiony topór. Tutaj bryłki, prawda? Fajnie. To chodziło o tą skrzynkę? Czy o jeszcze inną? Możemy jeszcze zobaczyć za tym. Tam są te zębacze całe. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj czegoś nie ma za tą wieżą. W ogóle tam na wieżę można wejść, więc też spróbujemy, myślę. Bo tam może być coś ciekawego. No, dawaj, gościu. Będziemy wchodzić pomału. Bardzo często można tutaj coś znaleźć. No i tutaj oczywiście będzie skok wiary. Dobra, udało się za pierwszym razem. Tutaj też zrobimy sobie kolejny zapis, żebym się nie zrzuciła przez przypadek. Dobra, do góry. I tutaj też do góry. I mamy coś tutaj na wieży? Nie. Akurat tutaj nic nie mamy. A mogę sobie skoczyć tu? Mogę, fajnie. To tutaj sobie zejdziemy tak w miarę płynnie, myślę. Chodziło chyba o tą starą wieżę. Mam przynajmniej taką nadzieję. I tutaj się zesuniemy po skałach do nich, żeby ominąć te zębacze. No i niestety placek, ale przynajmniej nie taki duży. Dobra, Owen, co ty chciałeś? Ty chciałeś do mnie tą skrzynię. Znalazłem ten oto zwój. Świetnie, daj mi go tutaj. Oto on. Dobra robota. Czy teraz mogę wejść do obozu? Tak, wykonałeś kawał dobrej roboty. Jak dla mnie możesz wejść. Dobra, fajnie. Teraz Ricky. Co do tej dostawy, odebrałeś miecz? Tu jest twój miecz. Dobrze się spisałeś, gościu. Czy teraz mogę liczyć na twoje poparcie? Tak, dobrze się spisałeś. Jestem z ciebie dumny. Jeżeli o mnie chodzi, możesz wejść do obozu. No i został nam główny koksu, pan bestia. Pozbyłem się śmieci. Dobra robota. Będą z ciebie ludzie. Czy teraz pozwolisz mi wejść do obozu? Tak, zasługujesz na to. Masz moją zgodę. Wykonałem wszystkie wasze zadania. Tak, i masz zgodę wszystkich z nas. Zatem idź teraz do Hansona. On pozwoli ci wejść. Hansona. Powodzenia, chłopcze. Dzięki. Dobra, podejrzewam, że skoro obóz ma być tam dalej, to Hansen będzie też gdzieś tam dalej. Czy tutaj coś, tam są topielce? Czy ja będę w stanie topielce zabić? Moglibyśmy spróbować tutaj się udać, bo tam może być coś ciekawego jednak mimo wszystko.
Domyślam się, że topielec mi dużo weźmie, szczególnie, że ja nie umiem walczyć bronią tak fajnie. Nie, nie mogę. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zranić topielca, także nie idziemy na topielce. Zauważam, że Gothic czasami ma taki właśnie timing fajny, że jak nie jesteśmy w stanie jakiegoś przeciwnika pokonać, to najzwyczajniej w świecie nie zadajemy mu żadnych obrażeń i gra nas w ten sposób informuje, że no nie da rady. Hensan. Cześć. Przysyłają mnie zwiadowcy. Każdy z nich udzielił mi pozwolenia na wejście do środka. Mam nadzieję, że nie staniesz mi na drodze. Ależ skąd? Dobra robota. Nie każdy umie ich pokonać. Umie ich przekonać. Właśnie do środka. Dobra, czyli tu mnie gościu zatrzyma, ja mogę wejść. Stój, bez zgody Hensana nikt nie wejdzie do środka. Flamingo. Nie chciałbym być teraz w jego szkole. Hensan powiedział, że mogę wejść. No dobrze, wejdź do środka. No i moi drodzy, mamy nowy obóz. Widzę, że jest tutaj pełno uciekinierów, ale i nie tylko uciekinierów. Dobra. To lecimy tutaj z ludźmi, będziemy teraz rozmawiać. Sami uciekinierzy na chwilę. Mamy Jake'a. Widzę, że jesteś nowy. Na to wygląda. Zatem powinieneś wiedzieć, że w tym obozie najważniejszą władzę stanowią magowie ziemi. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To oni zdecydują, czy możesz zostać członkiem obozu. Ludzie zawsze gadają. Okej. No to jak mam się z nimi zobaczyć? Na wzgórzu jest jeden z magów. Pogadaj z nim. Powinien ci pomóc. Dzięki za informację. Lepiej się do tego nie mieszać. A co z tobą? Czy ty zostałeś już przyjęty? Nigdy się nie ludzie zawsze gadają. To nie mój problem. Oficjalnie to tak. Lecz nie zostałem stworzony na usługi. Pewnie masz rację. W tym obozie masz wybór. Albo zostajesz kopaczem i pracujesz w obozie. Może... Od razu wiedziałem, że będę... Albo zostajesz przyjęty do głównych uciekinierów. Kim są główni uciekinierzy? Tylko zachowaj to dla siebie. Pracują na usługach magów, bronią obozu, wykonują dla nich zadania. No wiesz. Mam już dość tej paplaniny. A, już rozumiem. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie powinieneś. Dobra, czyli już z tobą nie pogadam. Dobra, zanim pójdę tam do panów, to tutaj widzę strażnika obozu, fajnie. Na wzgórzu to chodzi, że tam? Tak, bo widzę, że tutaj jest coś dobudowane. Bo przez chwilę myślałam, że... Bo tutaj też są takie... Znaczy były, bo teraz ich nie ma. Takie płyty skalne były w jednej modyfikacji. Myślałam, że one na stałe tu są. Ale dobra, jednak nie. Zanim tam wejdę, to bym chciała tutaj z ludźmi pogadać. Może ktoś tutaj jeszcze ma imię. Jest Wenger. Za Gomeza! No cześć. Nowy jesteś, co? Jestem Wenger, tutejszy handlarz bronią. Gdybyś potrzebował jakiejś zabawki, jestem zawsze tutaj. Mógłbyś mi wykuć miecz? Jasne, jeżeli mi przyniesiesz odpowiednie przedmioty do tego. A co chciałbyś, bym ci wykuł? Nie wiem, coś, co będzie należało tylko do mnie. Dobra, już wiem, co ci wykuję. Przynieś mi 5 skrzydeł krwiopijców. No dobra. Dobra, bronię, pokaż mi, masz ostrza, stal, młotek, masz dużo hajsu. Niestety na razie nic nie przebije broni, którą mam. A kowal? Coś mogę z tobą? Nie. Czyli tylko z osobami z imieniem możemy gadać. Czy tutaj mogę wejść? Zatrzymaj się, jeżeli Ferpas nie udzielił ci pozwolenia, zawróć. Okej, czyli tam na razie nie mamy wejścia. Strażnik obozu. Tutaj pewnie są ludzie z imieniem. Jest Anfa i Chris. To Anfa, cześć. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Musisz uważać na to, co mówisz. Jasne, przyda nam się każdy dobry człowiek. Mogę zwiększyć twoją siłę i zręczność. To zajebiście fajnie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Okej, zręczność i siły uczysz. Fajnie. Ja bym się chciała lepszej broni nauczyć jednoręcznej. Ale to zaraz. Może Chris mnie nauczy? Cześć, Chris. Aha, z Chrisem nie mogę gadać? Naprawdę nie mogę gadać z Chrisem? Nie.
Fajnie. Tutaj jest jeszcze Jerko. Mogę ci pomóc? Tak, jestem poszukiwany w całej kolonii w starym obozie. Zawsze to samo. Byłem bardzo ważną osobą, a ja zwiałem. Idź do szefa kopaczy i powiedz, że ja umarłem. A kto to szef kopaczy? Zły, idź już. Dobra, czyli złemu musimy powiedzieć, że gościu nie żyje. Tutaj z Jake'em już rozmawiałam i tak. No to w takim razie wychodzi na to, że idziemy na górę. Tylko, że coś mi... drabina nie działa. Nie chciałbym być teraz w jego... Cześć strażniku obozu. Szkoda, że ja nie mogę z drabiny skorzystać. A coś mi mówi, że do góry musimy wejść. Ewentualnie możemy spróbować wejść tędy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Tak, jest to śmieszne co najmniej. Nawet nie mogę tędy wejść. No to mamy problem, moi drodzy, bo się zbugowała nam drabinka. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. A bez możliwości skorzystania z drabiny nie wejdziemy dalej, nie pogadamy z innymi ludźmi. Musiałabym znowu biec do starego obozu. No tam są ewidentnie ludzie, nie? Chyba, że po tej klatce spróbujemy sobie wejść. Oj, tylko musimy ładnie to... Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Dobra, dam radę. Nie wiem, co ja robię. Próbuję wejść chyba do obozu po prostu, no. Tam wyżej. Bo tam mają jacyś goście stać. O nie, 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 nie. Nie spadaj. Dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Nie tak. Było dobrze. Jak weszliśmy od tej strony, to tak, fajnie, fajnie. Ale to bym chciała naprawdę nie spaść już. No i teraz widzicie, nie mogę wejść normalnie. To co jest bez sensu? Czy ta drabina może działać? Proszę. Nie chcę używać kodów. Szczególnie, że nie umiem używać Marvina. Dobra, spróbujemy. Nie pamiętam, którym się skacze. Czy to było... F2, F3... Dobra, widzę, że muszę włączyć sobie. F3... Nie, F3 oczywiście wywaliłam sobie grę. F2 nie, F2 konsola, F1 nie. F5 się skacze? Nie, F5 zablokowałam sobie postać, brawo. F6 się chyba... Nie, F6 też zepsułam. F7... F7 to już w ogóle zrąbałam. F8 nie. Musisz uważać na to, co mówisz. Chociaż tak, F8 się skacze. Ale jestem, nie mam pojęcia gdzie i nie wiem nawet co widzę, także... Wczytamy może grę. Nie powinni wiedzieć. Dobra, weszliśmy na górę. Niestety teraz wszystko się będzie trzęsło. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Ale widzę, że nie dało się inaczej tu wejść. Mamy Ferpasa. Cześć. Witaj, magu. Niech bogowie błogosławią twoją duszę nieznajome. Co cię do mnie sprowadza? Chciałbym zostać przyjęty do tego obozu. A czym chciałbyś się zajmować? Nie widzi mi się raczej siedzieć na dupie i nic nie robić, więc chciałbym zostać strażnikiem magów. Uciekinierem. Widać, że masz duże ambicje. Dobrze, dam ci szansę. Będziesz musiał wykazać się w ogromny sposób. Zlecę ci 3 zadania. Gdy dobrze je wykonasz, pozwolę ci zobaczyć się z magami ziemi w świątyni. To, czy uda ci się je wykonać, zależy tylko od ciebie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty, inni nie powinni wiedzieć. Któremu bogu służycie? Czy wszyscy magowie muszą czerpać swe moce od swych bóstw? Nasza magia pochodzi z tej oto starożytnej świątyni. Lecz również otrzymujemy moc od Inosa. Co z Beliarem lub Adanosem? Im nie służymy, jednak gdy świątynia upadnie, będziemy musieli. A śniący? Co z nim? W całym wszechświecie nie ma czegoś takiego jak Bóg zwanym śniącym.
Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Śniący to pewnie tylko legenda z dawnych czasów, którą guru z bagien próbują wskrzesić, no. Może trochę. Czekaj, jeśli myślisz. Opowiedz mi o magach ziemi. Jesteśmy jedynymi z nielicznych magów, którzy jeszcze istnieją. Posługujemy się najpotężniejszą magią, lecz to nie znaczy, że jesteśmy najpotężniejszymi magami. Nasza magia opiera się na dwóch żywiołach, ognia oraz ziemi. Na razie czerpiemy swą moc ze świątyni, gdzie przysiadują moi bracia. Lecz to się może niedługo zmienić. Jestem gotów do pierwszego zadania. No dobrze, sprawdźmy, jak dobrze znasz się na kolonii. Przyprowadź do obozu 3 ochotników, ale nie byle jakich. Mówię o ochotnikach, którzy mają dość pracy w ich obozach. Najlepiej przyprowadź 3 osobnych ludzi z innych obozów. To udowodni, że umiesz poruszać się po kolonii i masz wiele kontaktów. Gdzie powinienem rozpocząć poszukiwania? Zacznij od starego obozu, potem odwiedź pozostałe obozy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Na pewno ci się uda. Powodzenia. To się chyba nigdy nie skończy, nigdy się nie nauczę. A czy ja mogę poznać od razu drugie i trzecie zadanie? Czy to tak nie działa? Jestem gotowy do drugiego zadania. Zobaczymy. Jeszcze nie jesteś gotów. Nadal nie przeprowadzisz 3 nowych członków. Wróć, gdy ci się to uda. Dobra. Czyli to tak działa? O Boże, ta kamera. Co ja zrobiłam? Lion, obrabuj te skrzynie, a dostaniesz taki wpierdol, że już nigdy żadnej skrzyni nie dotkniesz. Spokojnie, co się w niej znajduje? A właśnie... Moja pamiątka po rodzinie. Przed wrzuceniem mnie tutaj moja matka mi to dała. A wiecie, że chciałam obrabować tą skrzynię? To było takie... Zresztą i tak nie otworzysz skrzyni. Zamek jest strasznie objebany. Rozumiem. Dobra, bo ja zepsułam sobie kamerę. Dobra, moi drodzy, jest godzina, która? Jest godzina taka, że warto skończyć odcinek teraz. Także, moi drodzy, mamy nowy obóz. Mamy nowych członków obozu. Mamy uciekinierów. No i żeby otrzymać... Boże, mam zadań. Mój miecz, Jerko w tarapatach, nowi ludzie dla obozu, przed obliczem magów, jak dostać się do obozu uciekinierów. Okej, ale tutaj jestem. Ewentualnie możemy powiedzieć tam temu gościowi pewnie jeszcze. Dobra, w kolejnym odcinku wybierzemy się prawdopodobnie do starego obozu i poszukamy jakiegoś nowego członka. Powiemy złemu, że Jerko nie żyje. Że Jerko nie żyje. Co to jest skarb za zadanie? Okej. Mam się trzymać z dala od skrzyni, a jak spróbuję ją teraz otworzyć, to co mi zrobisz? Czy w nocy mam tutaj przyjść i ją obrabować? Pewnie mnie zbijesz. Co, nie z tej strony, czy co jest? A nie, po prostu dajesz mi szansę jej otworzenia. Dobra, myślę, że możemy spróbować w kolejnym odcinku otworzyć tą skrzynię również. Po prostu przyda nam się kartka papieru. I długopis. No i co tam jeszcze mamy? Przed obliczem magów, no to wiadomo. Dobra. Informacje ogólne, kupiec w starym obozie, to tak, Fisk. Ale gościu nas może też uczyć siły. Byłoby to fajne, tylko że potrzebowalibyśmy lepszego miecza. To tak, muszę mu przynieść skrzydła krwiopijców, więc tak jak będziemy szli do nowego obozu, to przy okazji to załatwimy. Dobra, moi drodzy, także to na ten odcinek byłoby tyle. W kolejnym lecimy od razu z siłą i robimy wszystkie zadania tutaj w tym obozie. Także ja wam dziękuję i do usłyszenia. Cześć!